Witam Was w stambułowym vlogu, w sumie to pierwszym takim vlogu. Przyznam się, że ostatnio trochę zaniedbałam YouTube'a, ale dzisiaj Wam pokażę, jak do tego doszło i pokażę Wam, jak przebiegnie cały mój dzień oraz zabiorę Was do pracy. Mam teraz tak z półtorej godzinki wolnego, bo czyli ja się przygotowuję. Dzisiaj pozujemy we dwie. No i teraz mama śnieżus, zanim będzie gotowa. Tam właśnie się przygotowuję. Makijaż śliczny, nie powiem, ale co do higieny do wykonania, to tą gąbeczką wklepała przed chwilą puder modelce przede mną i chciała wklepać też mi i patrząc na nią, to nie wygląda jakby miała zamiar ją umyć po dzisiejszym dniu czy za kilka dni. Na szczęście wzięłam swój pędzel, więc chroniłam się, by po prostu to też wylądowało na mojej twarzy na tyle godzin. Mogę zdradzić tylko, że robimy zdjęcia pięknych, eleganckich piżam, a więcej nie mogę, bo to nowa kolekcja. Dlatego też klient właśnie poprosił mnie, by zachować dyskrecję. Po pracy, słuchajcie, jeszcze szybki fitting. Czekają na nas, jesteśmy spóźnieni, bo w pracy trochę się przedłużyło, więc biegniemy. Całe szczęście, że ten fitting szybko poszedł, bo po prostu marzę, by ściągnąć tą tapetę, nawet nie makijaż, ale tapetę i udowodnię Wam to teraz. Przy czym każdy brudny z dwóch stron. Trochę moja cera była zapchana przez tyle godzin jednak i powiem Wam szczerze, że wyszły mi tu dwie niedoskonałości i nie dziwię się, tym bardziej, że tak jak wspominałam, różnie to czasem bywa z higieną. Ja po prostu staram się zawsze wybierać jak najbardziej takie lekkie podkłady, a tutaj jednak w pracy jeszcze puder na takie ciężkie podkłady. Ciężko, żeby ktoś miał aż taką super skórę, zawsze odporną na jakieś takie zapychanie cery i często właśnie jest tak, że bardzo ciężko modelkom o utrzymanie takiej naprawdę dobrej kondycji skóry. To samo z włosami. Często właśnie modelki mają mega, mega zniszczone włosy. Często na takich zdjęciach jest tyle retuszu, bo po prostu wiecie, tam się kryje tyle makijażu. Warto o tym na pewno pamiętać, przeglądając te wszystkie piękne zdjęcia od modelek, czy to od influencerek, czy kogokolwiek. Idę teraz na miasto, bo mieszkam tak trochę na obrzeżach. Przy czym ja to najlepiej bym się wybrała do centrum handlowego, gdyż ja lubię mieć duży wybór. A tutaj właśnie w tej mojej okolicy, to tak i te sklepiki, to są takie właśnie mini supermarkety. Po prostu zawsze też po pracy nie jest mi po drodze do Shiseido, bo tam właśnie Shiseido jest najlepsze na zakupy. A powiem Wam szczerze, że no właśnie jak wracam tak późno do domu, to trochę szkoda mi i czasu, i mojej energii, by jechać specjalnie do tego centrum i wiecie, i na zakupy. Wolę po prostu naładować baterie na kolejny dzień. No a no właśnie, w tym tygodniu pracuję od poniedziałku do soboty i w tym momencie jest niedziela, jest wolna. Przy czym to, że jestem o 19 w domu, to wcale nie jest aż tak, wiecie, aż tak wcześnie, bo no standard pracy to jest 8 godzin. Ale wiecie, zanim zaczniemy, zanim zrobi się makijaż, jeszcze potem przerwa na lunch, jakieś wiecie, przerwy, to no tak to się uzbiera, że właśnie, że koło tej 19. Przy czym też wiecie, jest zimno, ciemno. Więc po prostu korzystam z tego, co mam w mojej okolicy, więc idę teraz na szybkie zakupy i idę sobie wynagrodzić ten pracowity dzień jakąś słodkością. No właśnie, ciemno, a ja się szwendam sama po nocach w Turcji. Nie chcę usiedzieć w domu. Dziewczyny właśnie zostały, one już leżą okąpane. A teraz będę cisnąć pod takie schody. I współczuję starszym ludziom, którzy tu mieszkają. Jak widzę, jak oni taszczą te torby, wiecie, ze zakupami, to naprawdę jest ciężkie. Ja naprawdę zaraz będę cała zdyszana. No trochę się trzeba wdrapać, tam potem jeszcze trzy takie kolejne sterty schodów będą, więc nie. Zastanawiam się w ogóle, jak tutaj auta wjeżdżają w zimę.
pod te górki. Znaczy w sensie, no nie wjeżdżają, nie mają jak nawet, bo to jest, nie ma takiej opcji w ogóle. Już dyszę. Znowu tu stoi te auto, już ostatnio go widziałam. No patrzcie, no. Koteł, o, dwa koteły. Na drodze spotkam jeszcze 10 innych kotełów. Widzicie, słyszycie? Turki wiedzą, jak robić interes, ha? Pani już sprząta. O nie, nie mam już tego, co chciałam. Ajajaj, no nic. Są tu inne pyszności, ale tak miałam smaka na to. Ojdź. O, ale dobra, mają też to. A, to też jest wyborne. Okej, okay, wezmę to. What is the name of this? To jest, słuchajcie, taki tahini roll, rogalik. No nie wiem, jak to nazwać. Tutaj właśnie herbata w tych ich tradycyjnych szklankach. Czaj. Tu, słuchajcie, baklawa. Smak jest nie do opisania, jak widać, rozpływa się to po prostu w ustach i to jest baklawa pistacjowa. O, tu właśnie fajnie widać. Oczywiście wcisnęłam wszystko. Teraz muszę się zmotywować do treningu. Powiem szczerze, że jestem zmęczona, ale what can I say? Udało się, trening zrobiony. Też tyle cukru to mi jednak dodało energii i przycisło mnie to, motywacji też mi to dodało. Taka baklawa tutaj, słuchajcie, bomba. A jutro sesja zdjęciowa dla piżam, więc no, muszę wypocząć. Więc teraz szybko biorę prysznic i mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się stworzyć dla was nowy filmik. Planuję zrobić vlog, jak pokazuję wam trochę z Turcji, typu właśnie taki dzień, kiedy idę zwiedzać moje ulubione tureckie jedzenie, ulubione restauracje. Pokazać, opowiedzieć wam o cenach. Ale no właśnie, jednak praca bierze mi dużo czasu i takie odcinki stworzę dla was wtedy, gdy skończę wcześniej pracę, albo wtedy, gdy po prostu mam wolny dzień. Ale w każdym razie to odcinki nagram wcześniej czy później. Ja mam nadzieję, że po prostu jak najszybciej mi się uda stworzyć. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych.